Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie na moim kanale, gdzie tak jak, proszę Państwa, w Meksyku nie ma miejsca w ogóle na brzydką i złą pogodę, tak na tym moim kanale również nie ma miejsca na negatywne energie. Wszystkie informacje, proszę Państwa, analizujemy bez emocji i patrzymy bardzo pozytywnie w przyszłość. Ale dzisiaj, zanim zobaczymy, co się dzieje na bieżąco, przesuniemy się, proszę Państwa, 10 lat do tyłu. Tutaj mam taki artykuł, który ukazał się 10 lat temu, a więc mamy pewną rocznicę, w którym bardzo znany polityk Henry Kissinger, proszę Państwa, powiedział, że za 10 lat nie będzie państwa Izraela w tym miejscu, w którym obecnie jest. Proszę Państwa, 10 lat minęło od właśnie tej wypowiedzi. Co za dziwna wypowiedź. Zaraz się, proszę Państwa, zastanowimy, co to może mieć wspólnego z obecną sytuacją na Ukrainie. Nie będę sam mówił, pokażę Wam film, który został nagrany też kilka ładnych lat temu, chyba w 2018. Proszę zobaczyć ten film i ocenić, czy to nie jest przypadkiem trzecie dno w tej całej potyczce pomiędzy, proszę Państwa, Rosją, Ukrainą, pomiędzy Rosją a globalistami. Czy tutaj nie trzeba się doszukiwać prawdziwych przyczyn tego obecnego konfliktu? Rośnie radykalizm we wszystkich państwach arabskich. Niespełna 9-milionowy Izrael otacza ponad 100 milionów wrogich sąsiadów. Za 10 lat nie będzie Izraela. Ta teoria funkcjonuje tak naprawdę już od wielu lat. Funkcjonuje w kręgach analityków, ekspertów, ale także polityków. Jednym z pierwszych, który przedstawił tą teorię, był Henry Kissinger, sekretarz stanu w czasach prezydenta Nixona i Forda, który w 2012 roku stwierdził, że za 10 lat nie będzie Izraela. Krótko mówiąc, wygląda na to, że w 2022 roku państwo Izrael przestanie istnieć. Realne zagrożenie spowodowało, że zaczęto szukać nowej ziemi obiecanej. Znaleziono na Ukrainie. Tu na terenach opisywanych przez Sienkiewicza jako dzikie pola istniało przed ponad 1000 lat państwo Chazarów. Jedyne państwo, gdzie oficjalną religią był judaizm rabinacki. Do chazarskiego kaganatu ściągali Żydzi z całego średniowiecznego świata, aż do X wieku, kiedy państwo upadło. I właśnie na tej ziemię chcą przesiedlić Żydów pomysłodawcy projektu Niebiańska Jerozolima. Dziś to obwody Dniepropietrowski, Zaporoski, Chersoński, Nikołajewski i Odeski. Niemal 1/4 część Ukrainy. Nowe państwo żydowskie będzie leżało niespełna 600 km od polskich granic. Projekt Niebiańska Jerozolima firmuje dość zagadkowa postać ukraińskiej polityki, Harry Berkut, do niedawna po prostu Igor Berkut, czyli po ukraińsku Jastrząb, a wcześniej Igor Gekko. Były sowiecki żołnierz, dowódca zwiadu w Afganistanie. Po tajemniczym stypendium w Stanach Zjednoczonych współwłaściciel kazachskiego banku. Banku, który sprzedał Rosjanom. Założyciel mało znaczącej partii Wielka Ukraina. Właściciel paszportów ukraińskiego, izraelskiego, kazachskiego i najprawdopodobniej rosyjskiego. Kromie administratywnej roboty, kromie podgotowki finansowania, ideologicznej roboty, samo ważne i samo interesne, co ja считаю, произошло w январе этого 2017 года, когда первый пароход с переселенцами из Хайфы приплыл в Одессу, и первые 183 еврейских переселенца приехали на Украину, чтобы строить здесь новый Иерусалим. Niestety nie wiadomo, gdzie dziś są. Kontakt z nimi jest niemożliwy. Mimo tego, że ujawniono szczegóły projektu, to jego realizację skrywa tajemnica. Tak samo tajemniczo milczą najważniejsi przedstawiciele diaspory żydowskiej na Ukrainie, a nawet rządy Ukrainy i Izraela. Wiemy, że władze izraelskie zawarły tajne porozumienie z władzami w Kijowie. Klauzulą taką najbardziej tajną jest tej umowy, tego porozumienia. Dotyczy ona właśnie tego osadnictwa Żydów na Ukrainie. Twórcy projektu przewidują ściągnięcie na tereny niebiańskiej Jerozolimy co najmniej 6 milionów Żydów z Izraela i 12 milionów z Rosji, USA i Unii Europejskiej. O finanse się nie martwią. Każdy z imigrantów ma przywieźć swój majątek. To ma być wymarzona ziemia obiecana. Nastąpi to время, kiedy однажды
в одно утро один шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. И тогда в это мгновение, когда эти два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. Zgodnie z założeniami projektu stanie się to już za 4 lata, w 2022 roku. Tak, proszę Państwa, po takich informacjach parę ćwiczeń rozluźniających przechodzimy do parteru, rozluźniamy się i życzę Wam miłego wieczoru. Na razie.